Ten tomik, który ukazał się na 80 lat mojego życia, bo ja mam 80 już z kawałkiem, jest takim tomikiem zebranym z ostatnich lat wierszy, całkowicie nowych, niepublikowanych albo gdzieś tam publikowanych po różnego rodzaju pismach katolickich, czy no bo w ogóle ostatnio no nie ma pism, które publikują poezję. No ja polityką się w sposób bezpośredni nie zajmuję. Ale był taki moment, kiedy to było już, ja wiem, pewno 5 lat temu, napisałem wiersz i chciałem go dać do takiego albumu, który wydawali Paulini na Jasnej Górze o pielgrzymkach, bo 2 takie albumy z moimi wierszami wydali, ale się przestraszyłem. Bo wydawało mi się, że coś jest bardzo dziwnego. Mi się zdarzają takie wiersze i zupełnie potem one inaczej żyją, no jak no wiele moich wierszy. Ale wtedy napisałem taką rzecz. Ktoś potargał korale pani Częstochowskiej. Ktoś potargał korale pani Częstochowskiej, miała je dla święta, ażeby radośnie witać nas w dni zielone i siewne, i żniwne, a nawet te przeciwne. Ktoś chciał ukraść coś święte, bo jest odemknięte wieko kufra. Ktoś szukał, jakby są zmięte i przybrania, i włota, lecz uciekł spłoszony i na szczęście nie dotknął żałobnego tonu czarnych pereł. Na sukni, co jest do pogrzebu czy naszego? Nie chcemy nawet wiedzieć tego. Dalej śpiewamy siewnie, żniwnie i naiwnie, choć wiemy, jest ta suknia na pogrzeb narodu. Ale na szczęście skryta u samego spodu, przy ciemnej desce, więcej chyba jeszcze nie było trzeba. Ktoś się nie dogrzewał. Wierzymy szczerze, że kilkoro z nas, tych sprawiedliwych ziemi, zatrzyma zły czas i odmieni łzy czarnej perły i życie wierne. Tak już było nie jeden raz. No i taki wiersz też. Pociąg, co wywoził. Pociąg, co wywoził stąd całe narody, niby jest odstawiony. Ale tu za domem żyje bocznica, gdzie szalony czekają nowej swobody. Na razie to muzeum, akta zakurzone albo zgnojone, więc braknie dowodów, ale jak czas wróci, będzie napalone w kotłach i ruszą do przodu za wagonami wagony. Póki co drzewa rosną, jest gęsta zasłona, wiosną, latem, pod jesień, kiedy mróz przyniesie nagie widoki, możesz gołym okiem zobaczyć, co to znaczy. A my okulary poprawiamy na nosie, to jest dzień w starość, sen mara, Bóg, wiara,
koszmary. Takie... No... Wiecie, ja nie... Ja tak piszę wiersze, później nagle one pojawiają się, wracają. Nawet jacyś piszą do nich muzykę. No i jest taki teraz już bardziej dotykający. No pamiętacie ten psalm? Choćbym szedł ciemną doliną. W moich wierszach wielokrotnie wraca, ja próbuję do niego się ustosunkować. I napisałem tak. Ten, co w psalmach prowadzi przez ciemne doliny, nagle się zatrzymał i milczy. Co teraz? Nasze pieśni nieszczere? Kto jest przewodnikiem pilnego stada? Może donikąd wędrowaliśmy? W mroku siedzimy? Zabił nasze marzenia, bo jak zrozumieć ten znak? Dłużej, krócej, pośrodku szczytów wysokich, jak smutek, zostajemy, dalej nie idziemy, wyszeptał, zmieńcie ciemność w ojczyznę łaskawsze. Dolinę w miód słoneczny, gdzie płyną rzeki mleczne, może przyjdzie zostać tu na zawsze. Na jakie zawsze? Wieczność. Jest taki, jak ranni, wielkie słowa wracają. Jak ranni, wielkie słowa wracają do domów, ośmieszone, kalekie. I jak pomóc niepotrzebnym nikomu? Jak zapewnić opiekę? Jeszcze serce jest w nas. Budujemy szpitale dla inwalidów. Niech idą, zapadną w ciemność. My wreszcie odpoczniemy. Mamy serce. Trzeba ich oszukać. Więc kłamiemy. Gadamy przez te chwile, gdy ich odwiedzamy. Że jesteśmy, chociaż nas nie ma. Niech w to wierzą, nim pójdą do ziemi. Niech przed Bogiem opowiadają, jak piękną Polskę mają, jaki dom, jakie dzieci, jakie wnuki. Mamy serce. Trzeba ich oszukać.